Polonia 24, Klaudia Carlos. Witam Państwa, zapraszam na serwis informacyjny tworzony z myślą o Polakach mieszkających za granicą. Oto co dziś przed nami. Puma 22, pokaz jedności grupy V4. Zwiększamy siłę naszego głosu wobec każdego potencjalnego agresora. Przygotowania do Narodowego Święta Niepodległości. W duszy, w sercu zawsze pamiętamy, że to jest święto narodowe naszego narodu. Polsko-gruzińska współpraca archeologiczna. Polscy archeolodzy dodają swoje cegiełki do tej wielkiej, wspaniałej historii tych ziemi. Żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i państw Grupy Wyszehradzkiej zakończyli dziś międzynarodowe ćwiczenia Puma 22. Wspólne manewry obserwowane przez premierów rządów Polski i Słowacji miały na celu wykorzystanie doświadczeń i wniosków z konfliktu na Ukrainie. Magdalena Barczyk. Prawie 2000 żołnierzy i około 300 jednostek sprzętu w dzień i w nocy ćwiczyły zdolności bojowe pododdziałów państw grupy V4 oraz USA i Wielkiej Brytanii. To największe w tym roku manewry wojsk grupy wyszehradzkiej. Dobrze wiemy, że żebyśmy mieli silne wojska, żeby nasze wojska potrafiły odstraszać, muszą być dobrze wytrenowane, wyćwiczone. W ćwiczeniach wzięły udział wojska pancerne i zmechanizowane, ale także saperzy, chemicy, przeciwlotnicy i zwiadowcy. Celem było budowanie interoperacyjności wojsk i wspólnego zaufania. Zwiększamy też nie tylko solidarność naszego regionu, ale zwiększamy także potencjał obronny i zwiększamy siłę naszego głosu wobec każdego potencjalnego agresora. I w związku z tym dziś w Warszawie podpisana została umowa, dzięki której polski przemysł obronny dostarczy elementy systemu uzbrojenia do zamówionych w USA i Korei Południowej wyrzutni rakietowych. Wszystkie pojazdy wsparcia, tutaj dowodzenia, stępy załogowe również, wszystkie pojazdy logistyczne. Ogromna ilość pojazdów, gdzie na jeden dywizjonowy moduł ogniowy przypada około 150 pojazdów. Pierwsze wyrzutnie Czanmu osadzone na podwoziach Jelcza pojawią się w przyszłym roku. Magdalena Barczyk, Polonia 24. 18 miliardów euro pomocy ekonomicznej w formie nieoprocentowanej i długoterminowej pożyczki przekaże Ukrainie Komisja Europejska. Z kolei Wielka Brytania dostarczy ukraińskim żołnierzom 25 tysięcy zestawów zimowego mundurowania. O wydarzeniach kolejnego dnia wojny Dariusz Begiej. W nocy Rosjanie przy użyciu dronów kamikadze zaatakowali miasto Dniepr. Ranne są 4 osoby, pracownicy firmy logistycznej. Rosyjska artyleria ostrzelała też rejon Nikopolski. Aktywność okupantów utrzymuje się na niezwykle wysokim poziomie. Dziesiątki ataków dziennie. Ponoszą też bardzo duże straty. Między innymi dzięki polskim armatochaubicom Krab, z których ukraińscy żołnierze ostrzeliwują Rosjan w Donbasie. Dziennie wystrzeliwujemy średnio około 100 pocisków. Kiedy Rosjanie zaczynają przejść do przodu, oczyszczamy teren za pomocą dronów. Na front trafi wkrótce kolejna grupa ukraińskich żołnierzy, którzy szkolą się w Wielkiej Brytanii pod okiem instruktorów z kilku europejskich armii. Są to zwykli ludzie, od kierowców ciężarówek, przez kucharzy, po nauczycieli, którzy po prostu postanowili zostać żołnierzami i służyć ojczyźnie. Ukrainie. Dariusz Begiej, Polonia 24. Za oceanem wojna nerwów i liczenie głosów. Amerykanie wybierają nowych przedstawicieli do Izby Reprezentantów i 1/3 składu Senatu. To też pierwsza ocena dotychczasowej kadencji Joe Bidena. W tle Donald Trump, który na przyszły tydzień zapowiedział oświadczenie, najprawdopodobniej w sprawie startu w najbliższych wyborach prezydenckich. Były prezydent, oskarżony ostatnio o fałszowanie sprawozdań finansowych swojej firmy, tryska optymizmem. To jest rok, kiedy odzyskamy Izbę Reprezentantów, kiedy odzyskamy Senat. To jest rok, kiedy odzyskamy Amerykę. Od ponad 150 lat partia rządząca tylko raz nie odniosła strat w tak zwanych wyborach połówkowych. Tym razem rządzący demokraci również nie byli faworytem sondaży. Stawką jest przede wszystkim to, czy administracja będzie silna czy słaba, administracja prezydenta Bidena.
Stawką jest też skala dalszego wsparcia dla Kijowa. Wśród republikanów nie brakuje głosów krytycznych, choć większość z nich mocno wspiera proukraińską politykę Joe Bidena. Biały Dom uspokaja. Jesteśmy przekonani, że wsparcie Stanów Zjednoczonych dla Ukrainy będzie niezachwiane. Członkowie Kongresu, republikanie i demokraci jasno to wyrazili. Według wstępnych wyników wyborów demokraci i republikanie idą niemal łeb w łeb. Na ostateczne trzeba będzie poczekać nawet kilka dni. Oglądają Państwo serwis informacyjny Polonia 24. Oto co jeszcze w programie. Wstrząsające listy dzieci z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Łodzi. Jagiellonowie, ciąg dalszy produkcji Telewizji Polskiej Korona Królów. W piątek, 11 listopada, Narodowe Święto Odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach w Warszawie weźmie udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą. Wielkie świętowanie nie tylko w całej Polsce, ale i w wielu zakątkach świata. 11 listopada w samo południe uroczysta odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O współczesnym patriotyzmie Andrzej Duda będzie mówił w specjalnym orędziu. Pan prezydent będzie również mówił o tym, jak wysoka jest cena, którą czasem się płaci za niepodległość. Tak jak Polacy w 1918 roku i w latach późniejszych, tak jak Ukraińcy obecnie walczą o swoją niepodległość. Wielkie świętowanie na krakowskim przedmieściu w Warszawie, czyli Festiwal Niepodległa. I wystartowali! Marsze, biegi, rodzinne pikniki. Świętować będziemy w tysiącach miejsc. Marsz, marsz do Polski, ziemi polskiej do Polski. Duch narodowy porwie nie tylko Polaków w kraju, ale też tych za granicą. Wspólnie zaśpiewamy polski hymn. Każdy powinien pamiętać, każdy powinien obchodzić. Być może nie każdy uroczyście obchodzi to święto, ale w duszy, w sercu zawsze pamiętamy, że to jest święto narodowe naszego narodu, Polaków. O Polsce 11 listopada pamięta cały świat. O obchodach Narodowego Święta Niepodległości będziemy rozmawiać pod koniec naszego programu. Gościem będzie Karol Gajewski z Biura Programu Niepodległa. Kolejna grupa polonijnej młodzieży odwiedza Polskę. Licealiści z Paryża zwiedzają Warszawę. W programie m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego. Wszystko dzięki projektowi resortu edukacji Poznaj Polskę, kraj rodzinny. Uczniowie z polskiej sekcji przy Liceum Montaigne w Paryżu odkrywają tragiczne losy stolicy w Muzeum Powstania Warszawskiego. Poznają historię i szlifują język. To sam z własnej woli chcę po prostu się uczyć języka polskiego, aby może jednego dnia tu wrócić. Wielu z nich poważnie myśli o studiach w Polsce. Naprawdę chciałabym tu wrócić. Jestem ciekawa życia tutaj, bo słyszę opowieści, pozytywne, negatywne opinie, ale ja lubię sama po prostu się dowiedzieć. Tak, niektórzy z naszych rówieśników właśnie planują studia w Paryżu, ale są też tacy, którzy właśnie chcą tutaj przyjechać i Warszawa zostaje w naszym sercu. Takich wycieczek polonijnych szkół do Polski jest więcej. Są dzieci w Gdańsku, aktualnie z Korku, z całego świata do nas tu przyjeżdżają, ale najdalej to z Nowego Jorku. Program Poznaj Polskę, kraj rodzinny, dzięki któremu uczniowie mogą przyjechać do Polski, ma być przedłużony. Będzie szerszy zdecydowanie i będzie finansowany również z tych środków, które są w Instytucie Maksymiliana Marii Kolbego. Instytut Rozwoju Języka Polskiego ma powstać z początkiem przyszłego roku i wspierać polonijną młodzież w jej kontaktach z krajem. Są rozrywającym serce świadectwem rozłąki, tęsknoty i miłości do rodziców. Listy dzieci z niemieckiego obozu koncentracyjnego dla dzieci i młodzieży polskiej w Łodzi można przeczytać na wystawie w tamtejszym Muzeum Tradycji Niepodległościowych. Kochana mamusiu, w pierwszych słowach mojego listu donoszę ci, że jestem zdrowy i tego samego zdrowia tobie życzę. To słowa jednego z małych więźniów obozu przyprzemysłowej z 1 sierpnia 1944 roku. Listów o podobnej treści w zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi jest więcej. Nawet nam, muzealnikom, trudno podchodzić do takich dokumentów obojętnie, ponieważ listy te przedstawiają z jednej strony ogromną tęsknotę tych dzieci do rodzin. Wiele listów dotyczy próśb o odwiedziny. Poza listami zdjęcia, zawiadomienia o śmierci, akty zgonów.
Większość tych rzeczy została pozyskana od więźniów w formie darowizn bądź od ich rodzin w celu zachowania pamięci o dzieciach, które przebywały w obozie na Przemysłowej. Według różnych szacunków przez Kinder.KL Litzmannstadt przeszło od 2 do ponad 3 tysięcy polskich dzieci. Ze względu na dużą śmiertelność miejsce to nazwano Małym Oświęcimiem. Teraz historia innych pamiątek. Modlitewnik, fotografie, przybory kuchenne towarzyszyły Janinie Rutkowskiej z domu Jasudowicz podczas zsyłki na Sybir. Można je zobaczyć w Muzeum Pamięci Sybiru. Pani Janina Rutkowska z domu Jasudowicz urodziła się na Wileńszczyźnie. Jej ojciec Jan był urzędnikiem państwowym. W 1945 roku został aresztowany i skazany na 10 lat łagru. 3 lata później matka Janiny z czworgiem małych dzieci podczas operacji Wiosna została zesłana na Syberię. Żołnierze stali z karabinami, magnety wyciągnięte. I pamiętam, że z bratem rzuciliśmy się w objęcia i płakaliśmy, wyliśmy. Na zesłaniu kobieta spędziła 7 lat. Te przedmioty są jej osobistymi pamiątkami po tamtych czasach. Z kolei dla Muzeum Pamięci Sybiru stały się one pretekstem do opowiedzenia historii Polaków, których sowieckie represje dotknęły po zakończeniu II wojny światowej. Także później, już na ziemiach wcielonych do Związku Sowieckiego, pamiętajmy, że przecież polskie ziemie zagarnięte w 1939 roku i potem ponownie w 1944 roku nigdy nie wróciły do macierzy. Deportacje polskiej ludności z ziem utraconych przez Polskę trwały do 1952 roku. A teraz przenosimy się do Gruzji. W Kutaisi oficjalnie otwarto polsko-gruzińskie interdyscyplinarne centrum badawcze imienia Stefana Krukowskiego, jednego z ojców polskiej archeologii. O sukcesach naszych naukowców i polsko-gruzińskiej współpracy z Gruzji. Paulina Drażba. Pierwsi polscy naukowcy pracowali w Gruzji już ponad 100 lat temu. Od 2012 roku działają tu wyjątkowo intensywnie, badając m.in. pozostałości rzymskiego fortu czy cmentarzyska sprzed ponad 2,5 tysiąca lat. Jak twierdzą naukowcy, tego rodzaju odkrycia to rzadkość w tym kraju. Nieprzypadkowo patronem tego miejsca jest profesor Stefan Krukowski, polski archeolog, który jako pierwszy pracował w Gruzji, który dawał początek profesjonalnemu uprawianiu archeologii na ziemi gruzińskiej. Później było bardzo, bardzo długo, nas tu nie było, ale wracamy. I to w wielkim stylu, czego dowodem jest nowo otwarte polsko-gruzińskie interdyscyplinarne centrum badawcze w Kutaisi. To zwieńczenie archeologicznej współpracy obu narodów. To są lata współpracy, lata wspaniałych odkryć. Możemy się pochwalić 2 bazami tutaj w Kutaisi, również w Batumi. Nasi archeolodzy współpracują z gruzińskimi. Te najważniejsze odkrycia, które się teraz toczą, to w przypadku Kutaisi to są czasy zamierzchłe, czyli mówimy o epoce brązu, o początkach epoki żelaza. To są najstarsze dzieje tego miasta i dzięki naszym badaniom udało się tę granicę przesunąć i nazwijmy to postarzyć Kutaisi o kolejne 300 lat, więc to jest jeden z naszych takich największych sukcesów. To, co jest na wybrzeżu, to jest fort rzymski, którego pozostałości badamy. Dodajemy, dopisujemy jakby nowe karty tej historii. Gruzini mają swoją kolchidę i ta kolchida ma swoją historię. Ja jestem po prostu dumny z tego, że polscy archeolodzy dodają swoje cegiełki do tej wielkiej, wspaniałej historii tych ziem. Owocem tej naukowej współpracy jest nie tylko możliwość poznania historii Gruzji, ale też bez wątpienia zacieśnianie polsko-gruzińskiej przyjaźni. Z Gruzji Paulina Drażba, Polonia 24. Sympatycy serialu Korona Królów w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza pewnie już nie mogą doczekać się kolejnej serii. Premiera już w styczniu. Rąbka tajemnicy, co się wydarzy, uchyli państwu Patrycja Cieślak, która odwiedziła serialową ekipę podczas pleneru w Malborku. Uwaga, kamera! Burzliwe czasy rządów pierwszego Jagiellona Władysława Jagieły. Godło Jagieły i Korona Polska. Walka z zakonem krzyżackim, intrygi i kobiety. Mnóstwo wątków miłosnych, zdrad, miłość, bardzo trudna miłość braterska, która no, też wymaga od Jagieły wiele poświęceń.
To tylko niektóre smaczki przygotowane dla fanów serialu. Korona Królów Jagiellonowie będzie też ucztą dla miłośników historii nieco podkoloryzowanej. Nowe, a zarazem stare przypomnienie historii, jak wyglądała. Druga sprawa, nagraliśmy Bitwę pod Grunwaldem, która ostatni raz była nagrywana 60 lat temu, a w serialu jeszcze nigdy. Do tego plejada polskich gwiazd, wśród nich Radosław Pazura, Przemysław Stipa czy Jacek Kopczyński. Pamiętamy sławnych krzyżaków pana Forda. Jak ja byłem mały, to patrzyłem na tę scenę i miałem ciarki. I teraz dane mi było również to zagrać, zaśpiewać Bogu Rodzice, siedząc na koniu w hełmie z mieczem, starczą. Na początek 120 odcinków. Patrycja Cieślak, Polonia 24. Twórczość dwóch wielkich poetów epoki romantyzmu, Adama Mickiewicza i Michaila Eminescu, zostanie zaprezentowana na jednej scenie. W ramach obchodów Roku Romantyzmu Polskiego Kielecki Teatr imienia Stefana Żeromskiego wystawi polsko-rumuński spektakl. Lotnisko, na którym pasażerowie recytują romantyczną poezję. Cię kocham, opowiem tobie. W taki sposób artyści Kieleckiego Teatru Stefana Żeromskiego i Rumuńskiego Teatru w Jassach sprawdzają, czy XIX-wieczna poezja jest wciąż nam bliska. Próbowaliśmy znaleźć miejsce dla tej poezji XIX-wiecznej poza jej jakimś takim typowym, sztampowym anturażem. Romantyzm to wspólny mianownik dla obu krajów. Twórczość Adama Mickiewicza zabrzmi po rumuńsku, a poezję Michaila Eminescu w języku polskim. Pracowaliśmy oddzielnie. Myśmy robili tę część Eminescu, oni w Rumunii robili Mickiewicza. No i właściwie nie wiedzieliśmy, jak będzie wyglądało to zderzenie. Spektakl miał premierę na deskach Narodowej Sceny Rumuńskiej w Jassach. Teraz pora na polskich widzów w Teatrze Stefana Żeromskiego w Kielcach. Praca Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Już niebawem do kupienia na aukcji we Francji. To jedyna praca uczonego o astronomii, która ukazała się za jego życia. Wartość dzieła szacowana jest na kilkaset tysięcy euro. Dom aukcyjny Aget 16 listopada zlicytuje pierwsze wydanie księgi Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Ten egzemplarz pierwszego wydania księgi ukazał się drukiem w 1543 roku w Norymberdze. Na świecie może istnieć nawet 500 egzemplarzy pierwszego wydania. Rękopis przechowywany jest w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Polska Szkoła Muzyczna w Londynie świętuje pięciolecie istnienia. Dla niemal setki młodych Polaków to miejsce szczególne. Od najmłodszych lat uczą się tam gry na fortepianie, skrzypcach, gitarze i wiolonczeli. Swoje umiejętności zaprezentowali w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym. Polska Szkoła Muzyczna w Londynie ma już 5 lat. Powstała z myślą o nich, młodych, uzdolnionych Polakach. Pomyślałem, że nie ma takiego miejsca jak szkoła muzyczna dla dzieci polskich, bo też polskiego pochodzenia. I postanowiłem, że taką szkołę założę wspólnie z innymi nauczycielami. Bardzo lubię chodzić do Polskiej Szkoły Muzycznej, dlatego że tam jest dużo bardzo utalentowanych nauczycieli. To był niezapomniany i wyjątkowy wieczór. I oni, uczniowie, w roli głównej. Dzisiaj wykonałam utwór Pieśń Wieczorna. I troszeczkę byłam zestresowana na początku. Od teraz szkoła ma też patrona, Sir Andrzeja Panufnika. Miałam ogromne szczęście, że był moim mężem. Był człowiekiem o niezwykle ciepłym sercu. Był też nieśmiały i małomówny. Nie znosił wywiadów. Za muzykę przywołującą tragizm polskiej historii brytyjska królowa uhonorowała go tytułem szlacheckim. Andrzej Panufnik do Polski przyjechał dopiero po upadku komunizmu, ale na stałe nie wrócił do ojczyzny. Przygotowania do piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze weszły w decydującą fazę. To ostatni moment, by sprawdzić wszystkie zasady obowiązujące w kraju na Bliskim Wschodzie. Z pomocą przychodzi Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Kibice pierwszy gwizdek w Katarze usłyszą 20 listopada. I choć emocji będzie mnóstwo, to w wyrażaniu ich publicznie trzeba być powściągliwym. Zaskakujących zasad jest więcej, a przybliża je w specjalnym poradniku Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to państwo, do którego nie wolno wwozić pewnego rodzaju określonych artykułów spożywczych z uwagi na prawo islamskie tam obowiązujące. Jest to też państwo bardzo trudne pod względem klimatycznym. Według szacunków na każdy z trzech grupowych meczów naszej reprezentacji wybiera się blisko 20 tysięcy rodaków. Wiara w sukces jest nie tylko w kibicach, ale i w drużynie. Sztab szkoleniowy staje na głowie, jeździ Czesław, obserwuje,
zarówno i Meksykanów, jak i Argentyńczyków czy Arabię, także myślę, że sztab szkoleniowy jest bardzo mocno przygotowany. Ogłoszenie kadry na Mundial już jutro. Znajdzie się w niej 26 piłkarzy, a wśród nich na pewno nie zabraknie lidera, Roberta Lewandowskiego, który odebrał dzisiaj nagrodę Złotego Buta. To nagroda dla najlepszego strzelca w europejskich ligach. Wracamy do zapowiadanej rozmowy. Naszym gościem jest Karol Gajewski, zastępca dyrektora Biura Programu Niepodległa. Dobry wieczór, witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam państwa. W piątek Narodowe Święto Niepodległości obchodzić będą Polacy na całym świecie. To czas wspólnego przeżywania ważnych dla Polski wydarzeń. I to, co nas wyróżnia, od tego chciałabym rozpocząć naszą rozmowę, to Mazurek Dąbrowskiego. On też nas łączy oczywiście. Czy Polacy chętnie włączają się do akcji Niepodległa, do hymnu? Tak, już po raz piąty organizujemy kampanię społeczną do hymnu, która skupia bardzo, bardzo dużo rodaków, przyjaciół Polski na całym świecie w samo południe 11 listopada właśnie, aby odśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Na tą chwilę mamy zarejestrowanych ponad 700, blisko 800 miejsc na całym świecie, które zadeklarowały się do tego, że będzie tam odśpiewany w samo południe hymn Polski. Jak wspomniałem, na całym świecie, to znaczy, że mamy zgłoszenia ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, Francji, Egiptu, z Ukrainy, także i wielu, wielu jeszcze innych miejsc, także bardzo szeroko nasza kampania dociera, jest promowana dzięki największym mediom telewizji, bardzo szeroko i spotykamy się z roku na rok z bardzo pozytywnym odzewem i z bardzo dużą chęcią uczestniczenia w tej kampanii. Czyli jest nas coraz więcej. Oficjalne uroczystości oczywiście na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, a potem można się wprost przenieść na krakowskie przedmieście. Co się wydarzy w ramach Festiwalu Niepodległa? Zaczynamy już o godzinie 11 tak naprawdę i nie na krakowskim przedmieściu, ale w Niepodległym miejscu spotkań, czyli w herbaciarni w Łazienkach, gdzie zaczynamy od śpiewów patriotycznych i tam o 12 już wszyscy uczestnicy będą mogli wspólnie odśpiewać hymn. Natomiast tak na krakowskim przedmieściu, całe krakowskie przedmieście zamieni się w jedną wielką scenę obchodów Narodowego Święta Niepodległości, gdzie na trzech dziedzińcach, na trzech scenach będą organizowane wydarzenia, będą to koncerty, spektakle, różnego rodzaju warsztaty, przemarsze, pokazy sprzętów, samochodów zabytkowych czy pojazdów. Na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego będzie odbywał się koncert, do którego zaprosiliśmy wybitnych artystów. Wystąpi Roxana Węgiel, wystąpią różne zespoły, Lemon. Na zakończenie zagra nam Ira. Na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych będzie strefa dla dzieci, gdzie właśnie będą uczestniczyć w warsztatach plastycznych, muzycznych, koncertach, spektaklach, będą budować z klocków KOBI różnego rodzaju budowle, jak również na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego będzie strefa, gdzie będą prezentowane tańce ludowe, polskie tańce ludowe. Będzie można brać udział w warsztatach, gdzie animatorzy będą uczyli uczestników tańców, ruchów, tak żeby wspólnie się bawić. Będą też pokazy właśnie pojazdów zabytkowych i mechanicznych, i powozów z tamtej epoki, sikawek strażackich, pojazdów, które mają swoją historię i w jednym z powozów jeździł Józef Piłsudski osobiście, także zachęcam do obejrzenia, a całe krakowskie przedmieście będzie to jeden wielki festiwal, przemarsze, rekonstruktorzy, różnego rodzaju wystąpienia, także będzie dużo się działo i serdecznie zapraszamy.
I chciałabym na moment, ponieważ mówimy o krakowskim Przedmieściu, oczywiście liczne wydarzenia w całej Polsce, niemniej jednak ważnym punktem jest hotel Bristol, którego współwłaścicielem był Ignacy Jan Paderewski, ojciec niepodległości. I tutaj też forma happeningu, jakbyśmy mogli powiedzieć, w jaki sposób będą obecni ojcowie niepodległości. Na balkonie będą występować właśnie ojcowie niepodległości, będą prezentowane ich cytaty, wypowiedzi. Co jakiś czas kolejny z ojców niepodległości będzie mógł zaprezentować swoje wypowiedzi. Będą się tam obok hotelu również działy inne wydarzenia artystyczne, będą zespoły, które będą cały czas śpiewały, będą pokazy taneczne. Także no, na całej długości Traktu Królewskiego cały czas będzie coś się działo. Warto będzie tam być. To chciałabym zapytać na koniec już naszej rozmowy, jak dbać o te symbole narodowe, które są dla nas tak bardzo ważne? Jak dbać o flagę, jak ją eksponować? No, najważniejsze, żeby ją wywiesić, żeby okazywać te postawy patriotyczne. Oczywiście flagę wieszamy białym kolorem do góry, czerwonym do dołu. Jest to prostokąt. Flagę powinniśmy wywiesić wyprasowaną, czystą, tak żeby nie dotykała podłoża, nie była zanurzona gdzieś w jakiejś kałuży. Pamiętajmy o tym, że nie piszemy po niej. Tak, żeby ten symbol, który mówi o naszej narodowości, o naszym państwie, wyglądał też bardzo godnie. Godnie. Dokładnie. Bardzo gorąco dziękuję za rozmowę. Karol Gajewski, zastępca dyrektora Biura Programu Niepodległa, był gościem Polonii 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobranoc. To wszystko, co dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Na koniec zaproszenie. Jutro specjalne wydanie Polonii 24 z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej. Zapraszam. Do zobaczenia.